wiesz, bo sam za mało masz. A gdzie byłeś ty, gdy nikt nie wierzył w nas? Witam was serdecznie z tej strony Hetlis, HS Technik Poland, witam was serdecznie, witam was na moim vlogu. Dzisiaj pierwszy odcinek debiutancki jak dla mnie. Dzisiaj chcę z wami zjeść śniadanie. Dzisiaj śniadanie kolarskie zjem, pokażę wam jak to zrobić mniej więcej. Pokażę wam moją dietę, jak i mam zarówno też pokażę co zjeść najlepiej przed takim wyjazdem. Mamy godzinę 9 rano, więc zobaczymy co dzisiaj dobrego zjemy sobie. Tak, żeby węglowodany podczas trasy się uwalniały nam na bieżąco, żebyśmy nie pojechali głodni. Na diecie, tutaj jest moja rozpiska, co powinienem mieć każdego dnia. Mniej więcej tak to wygląda. Ale staram się mniej więcej to przestrzegać, chociaż czasami się nie uda, bo to wiadomo, z pośpiechu człowiek różne rzeczy robi. Dlatego dzisiaj pokażę wam śniadanie w moim wykonaniu, co dzisiaj jem. Dzisiaj będzie jajecznica, także robimy to, ale też wam pokażę, co powinien się też jeść na początku, tak bez diety, że tak bym powiedział, więc zapraszam. Tutaj mam moje cele na tydzień, które miałem wypisane ostatnio, którymi się kierowałem, czyli jazda w drugiej strefie, systematyczny trening, bo z tym miałem też problem przez jakiś czas, dokładność badania krwi, bo które też musiałem wykonywać tutaj 6,5 godziny, 4 w drugiej strefie, trzecia strefa około 40 minut, 2 godziny w pierwszej strefie. No nie, czasami łatwo mi się to nie udaje. Ale tak czasami jest. Czasami jest noga mocniejsza, czasami jest gorsza. No i tak to wygląda. Dzisiaj sobie przejdziemy do jedzenia. Dzisiaj mamy 5 jajeczek. Jest owsianka. Nie, owsianka jest tutaj. Musli, jak i też bakarie. Ja zawsze dodaję do owsianki bakarie, czyli rodzynki w tym wypadku, które są moim zdaniem urozmaiceniem, gdyż po prostu ja sam się osobiście męczę z owsianką. Też nie lubię jeść, ale jem. Bo no, nie ukrywam, że potem na treningach mi to wychodzi na dobre. Naprawdę po owsiance, że tak bym powiedział, latam na rowerze dosłownie. Ale jeżeli ktoś nie lubi owsianki, to też polecam musli, które można nabyć w sklepach, też bardzo dobre, polecam wam. Ale ja dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, mam jajeczniczkę. Mówiłem 5 białek, jedno całe. Dzisiaj taka będzie nasza jajecznica w naszym wykonaniu, w wykonaniu mojej diety, którą mam. Więc ustawimy sobie wszystko ładnie, pięknie i zaczynamy. Wiadomo, każdy z nas może umie oddzielać białko od żółtka, więc robię to też. Trzeba lać z jednej strony na drugą, żółtko do drugiego. Na razie wyłączę. I z drugim jajkiem robimy to samo. Dzisiaj ze mną mój synek nakręca vloga. Nie wiem czy go widać. Tam o, siedzi. Ej, Nynuś. Więc tak to widzicie, jestem też jakbym zabieganym ojcem, kolarzem, amatorem. I tak to się w życiu moim przeplata. Czwarte żółtko i teraz uwaga, trzeba dać całe jedno białko, tak? Znaczy całe jedno jajko, Boże, co ja mówię dzisiaj. Całe jedno jajko na 5, na 4 białka, które tylko mogą być. I mniej więcej tak to wygląda. Jedno całe na 5 białek, tak? Czyli 5 białek, 4 białka w sumie, jedno całe jajko. Proszę bardzo. Jajecznica powinno się smażyć na zdrowym tłuszczu. Ja dzisiaj ten tłuszcz sobie zagwarantowałem masełko. Chociaż powinienem mieć z oliwy, no ale oczywiście oliwy nie mam, więc wybrałem mniejsze zło. Ale to nie jest koniec świata, jeżeli czegoś nie macie, zawsze możemy się czymś zastąpić. Byle nie margaryną, tylko mówię, albo masło, albo oliwa, to jest byłoby najlepsze. Lub czasami też może być tłuszcz kokosowy, ale, znaczy olej kokosowy, przepraszam, ale generalnie bym bardziej polecił wam masło. Mówię, 5 jajek jest gotowych, za chwilę sobie wezmę i przygotuję wszystko tutaj, żeby miało ręce i nogi. Nam się już rozgrzała, więc tam rozgrzaną patelnię mogę spokojnie, na chwilę włączyłem jak robiłem te białka, więc spokojnie wlewamy naszą jajecznicę. Z początku to przypomina jedno wielkie, duże jajko sadzone. I wiadomo, mieszamy sobie. Ja nie dodaję żadnych przypraw, soli ani pieprzu.
wolę omijać na razie takie rzeczy, tym bardziej jestem na diecie, więc wolałbym nie dodawać. Mamy tutaj tą jajeczniczkę z czterech białek i jedno całe jajko, czyli ogólnie z pięciu jajek, tak. Tak to mniej więcej powinno wyglądać, to jest inaczej biała jajecznica, ja tak sobie na to mówię. Do białej jajecznicy dzisiaj jeszcze sobie zjem przed wypadem na trening musli z mlekiem 1,5%. I no, na dzisiaj tyle to musi wystarczyć, potem do obiadu. Następny vlog będzie też poświęcony co jeść na obiad, tak żeby dobrze było. Wiadomo, kolarze jedzą dużo makaronów, kurczaka też się zdarza, więc możecie naprawdę kombinować sobie. Jest pełno fajnych książek, jak i zarówno stron, które są poświęcone temu wszystkiemu, więc naprawdę macie skąd brać przykłady. Ale tak mówię, tak jak dzisiaj chciałem wam po prostu pokazać coś takiego luźnego, że tak bym powiedział. Także do zobaczenia za chwilę dzisiaj na treningu. Ja tylko zjem śniadanko i ruszamy na trening. Słuchajcie, my już jesteśmy na treningu. Ostro sypiemy. Druga, trzecia strefa zaliczona. Ostro tutaj pędziłem do tego punktu, gdzie właśnie będę nagrywał. Jedziemy do mojego ulubionego miejsca. I właśnie na ten temat zaczniemy kolejny podpunkt w dzisiejszym odcinku, czyli ulubione miejsce motywacją. Także cały czas pędzę, słuchajcie, średnia 30, prędkość cały czas kręcona, teraz o 25 sobie spadłem, więc nie będę tu ściemniał, a jak słyszycie, to pewnie też wieje, więc lekko nie jest. Do zobaczenia za chwilę. No i dojechaliśmy. Wybaczcie za ten kabel, ale to specjalnie po to, żeby mnie było lepiej słychać, gdyż mówię szybko i czasami niewyraźnie. Na czym polega to wszystko? Czemu tu dzisiaj jesteśmy? To o tym wam za chwilę powiem. Właśnie moje ulubione miejsce kojarzy mi się z moimi początkami kolarskimi. Z kolarstwem, którym dopiero zacząłem. I właśnie dlatego tu dzisiaj jesteśmy, ponieważ chciałem was w ten sposób też zmotywować do tego, abyście, jeżeli nie masz ulubionego z jakiegoś tam sportu, którym byś chciał robić, no to chciałbym się zachęcić do tego kolarstwa, czy jeżdżenia rowerem górskim MTB. Właśnie dlatego, żebyś coś zmienił w swoim życiu. Myślę, że każdy z nas szuka jakichś zmian, tym bardziej, że niedawno zakończyliśmy stary rok, rozpoczęliśmy nowe, pewnie zaczęły się nowe postanowienia u was, jak i u mnie też. Więc postanowiłem w ten sposób was zachęcić do takiej właśnie, a nie innej rekreacji. Ulubione miejsce. To jest punkt dzisiejszego odcinka numer 2, którym będzie właśnie teraz mówione. Właśnie, gdy zobaczyłem to pierwszy raz miejsce, przypadkiem jadąc sobie rowerem, zakochałem się w tym miejscu. No jest po prostu pięknie, cisza, można posłuchać szumu lasu właśnie. I bardzo tu lubię przybywać. Bardzo tu lubię przybywać. Bardzo tu lubię czasem zjechać sobie z treningu po to, żeby odpocząć na chwilę, posłuchać lasu i się wyciszyć, gdyż to czasami jest potrzebne na intensywnych treningach. Ale oczywiście to już po robocie, kiedy to wszystko się zrobi. I też chciałbym ciebie zachęcić. Jeżeli masz w okolicy swoje ulubione miejsce, gdzie lubisz przebywać, nie mówię o tych miejscach, które się znajdują na przykład za kilometr, dwa. Mówię o tych trochę dalej, czyli 10, 15, 20 nawet kilometrów, to spróbuj na przykład na początku taką dychę przejechać. Jeżeli masz gdzieś jakieś takie miejsce w okolicy 10 kilometrów, spróbuj tam pojechać. Myślę, że to na początek będzie motywujące dla ciebie, bo gdy lubisz gdzieś przebywać, to myślę, że zawsze jest jakaś tam motywacja, żeby dojechać. Jeżeli masz jakiś taki rower zwykły, górski, typu Real, jaki ja miałem kiedyś, jak zaczynałem, myślę, że warto tą dychę na początek przejechać, ale też trzeba się mądrze na taki wypad ubrać. Teraz może tak jest trochę zimno, ale no, generalnie dzisiaj pogoda pozwoliła, bo jest ciepło. Dzisiaj trochę na plusie nam skoczyło, więc są spodnie z tak zwanym pampersem, na długi czy to na krótki, na przykład żeby do rowerów typowo, żeby jeździć, możecie znaleźć to w sklepie Decathlon czy w jakimś sklepie sportowym. Myślę, że za nieduże pieniądze, około 100 zł, możecie sobie taki, a nie inny zestaw kupić. No z koszulką trochę drożej wyjdzie, ale generalnie warto w taki zestaw zainwestować, gdyż jest lepszy komfort jazdy.
Ja tak właśnie zaczynałem. Na początku pamiętam, kupiłem swój pierwszy taki strój. W Decathlonie właśnie jeździłem na rowerze typu Real, tam powinno wyskoczyć za chwilę zdjęcie. Dystanse pierwsze takie 25, 50 km, 120 i rekord mój życiowy jednego dnia na rowerze typu Real 225 km. Pamiętam, że pojechałem ze swoimi przyjaciółmi do Tucholi i z powrotem jechaliśmy w mega duży upał. Łatwa droga nie była, ale rekord za to był. U mnie tak się zaczęło. Jeżeli na przykład w waszych miastach są organizowane jakieś przejazdy rowerowe, tak jak u nas tutaj w Toruniu, jest masa krytyczna, myślę, że warto na taki przejazd się udać z rowerem, bo możesz poznać tam ludzi, którzy na przykład zarażą cię tą pasją, tak jak się na przykład u mnie to zaczęło. Zaczęło się od takich zwykłych wycieczek, a przerosło to się w zawody MTB i potem z zawodów MTB przeszedłem na totalne kolarstwo. I w ten sposób zaraziłem się właśnie kolarstwem, które bardzo kocham, ubóstwiam. Właśnie dlatego też robię tego bloga, po to, żeby wam pomóc się w to wkręcić. Jeżeli masz chęć jeżdżenia na rowerze, to chętnie cię zapraszam. To nie jest blog dla takich typowo zaawansowanych już kolarzy. To jest blog dla początkujących. Ci, którzy dopiero myślą, a może wsiadłem, a może bym nie wsiadł, może bym coś zmienił. To właśnie jest blog dla ciebie. Ja też się z tobą cały czas uczę, nie jestem jakiś tutaj super mądry, chociaż też trochę przejeździłem, troszkę nie coś wiem, ale cały czas wiadomo, że człowiek przez cały czas się uczy. I właśnie dlatego stworzono tego bloga, po to, żeby ciebie zarazić, po to, żeby ciebie zmotywować, po to, żebyś ty jeździł właśnie w tym roku na rowerze i zdobywał to coraz to większe kilometry i przy okazji napawał się endorfinami i pięknymi widokami, które są wokół ciebie. Więc do zobaczenia na następnym odcinku. Dzisiaj jedliśmy razem śniadanie, jesteśmy razem na treningu. Jest bardzo pięknie, także jeżeli chcesz, zapraszam cię na ten rower, wsiądź, pojedź i pokaż, że dzisiaj potrafisz. Do zobaczenia.